Telewizja Obywatelska, witam serdecznie. Dzisiejsze 9 minut programu poświęcimy na nietypowe, niepowtarzalne, jedyne w roku święto organizacji pozarządowych w Elblągu. Całość odbywa się pod hasłem Forum Inicjatyw Pozarządowych, a o jego obchodach będziemy rozmawiać z Małgorzatą Woźną z Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Pawłem Kulasiewiczem ze Stowarzyszenia Elbląg Europa. Witam pięknie. Samo hasło forum, mówiąc szczerze, kojarzy mi się tak bardziej statycznie, że jest jakieś wystąpienie, ktoś słucha, ktoś coś mówi. Nie wygląda to tak barwnie. Czy dobrze się domyślam, że tak nie będzie wyglądać nasze święto? Poważna nazwa jest tylko z pozoru. Wewnątrz jest cała masa, cały kipisz ludzi, energii, potencjału, szaleństwa, które gdzieś tam w organizacjach pozarządowych drzemie. Ale i też poważnych tematów, bo i nie uciekamy od poważnych tematów naszej pracy, więc będzie naprawdę bardzo wiele ciekawych rzeczy, nie tylko poważnych, ale i też dla każdego, kto chciałby spędzić miło swój wolny czas. Zależy nam na tym, żeby tą niedzielę rzeczywiście spędzić aktywnie, żeby mieszkańcom pokazać, że organizacje pozarządowe to nie nudna walka o trudne tematy, ale to ciekawe zajęcia, dobra zabawa i to chcemy pokazać w niedzielę. To teraz więcej szczegółów. Od kilku lat już forum ma inną formę. Odbywa się w ciągu 2 dni. Pierwszy dzień, 25 czerwca, piątek. Co takiego będzie się działo? Chcemy zaprosić mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych na tak zwany klub lidera. To jest takie od dłuższego już czasu prowadzone przez organizacje pozarządowe spotkania ludzi, takie miejsce do dyskusji. Chcemy sobie porozmawiać o tym, co się dzieje w mieście, o tym, co wspólnie możemy robić. Rzeczywiście będzie to nietypowe, ponieważ będzie się odbywało pod bramą targową, na Starym Mieście. Usiądziemy przy stolikach, pod parasolami. Stąd zaproszenie do wszystkich mieszkańców, dosiadajcie się do nas. Jest okazja do tego, żeby porozmawiać. Czy będzie jakiś szczególny temat tej rozmowy? Bardzo nam zależy na tym, żeby porozmawiać na temat inicjatyw i włączania mieszkańców w działania realizowane przez stowarzyszenie, przez organizacje pozarządowe, ale i też realizacji wspólnych inicjatyw przez same organizacje. No, inicjatyw to trochę tak magicznie brzmi, tak dokładnie. O co chodzi? Tak naprawdę chodzi o... o co chodzi tak naprawdę? Chodzi o to, żeby pokazać, czym się organizacje zajmują na co dzień, jakie robią akcje, na czym polega nasza praca, ale w taki bardzo ludzki sposób. Czyli zaprosiliśmy między innymi przedstawiciela organizacji ze Słupska. Chodzi o to, żeby opowiedziała o tym, że organizacje wychodzą na ulicę, walczą w ważnych sprawach, ale nie tylko siedząc za biurkami i przy telefonach, ale angażują w to mieszkańców. I chcemy pokazać Elblążanom, że to jest możliwe, że to się dzieje. Tak, będzie kilku przedstawicieli też innych organizacji, które na terenie Elbląga też podobne działania realizują, tak? Jak Senioriadę na przykład, jak Dzień Sąsiada, tak? Gdzie widać ewidentnie, że mamy organizację, która jest jakimś inicjatorem, skupia trochę ludzi i zaprasza też innych, pojedynczych mieszkańców najczęściej, tak? I ludzi, którzy chcieliby coś zrobić wkoło siebie, a nie chcą jakoś bardzo mocno się... No nie wiem, profesjonalnie, znaczy nie chcę jakoś bardzo mocno tego ograniczać jakimiś formami, takimi jak jakieś oficjalne stowarzyszenia, organizacje, czy jakieś takie struktury, powiedzmy, tak? Czyli ten merytoryczny piątek pod bramą targową, 25 czerwca. Tak. Piekarczyk mówił, że wpadnie. Okej, okay. Zresztą tam stoi i czeka już teraz. Czeka już na nas, tak. Zaczynamy tak. O 17, także zapraszamy. Okej, okay, mamy... Ale właśnie, to jeszcze nie wszystko, bo... Mamy tu część dyskusyjną i będziemy mogli sobie porozmawiać na właśnie różne fajne tematy i liczymy też na obecność mieszkańców, którzy myślę, że też mogą wiele wnieść do tego tematu. Ale wieczorem jeszcze o 22 będzie pokaz grupy kuglarsko-teatralnej. Taki pokaz tańca z ogniem, gry na bębnach, chodzenia na szczudłach. Więc też zapraszamy około 22 też na taki mały performance. Tym bardziej, że to jest doskonała okazja, ponieważ zaczynają się wakacje, mamy jutro zakończenie roku, więc myślimy, że fajnie będzie wyjść na starówkę i posiedzieć razem. Czyli mamy ten merytoryczny piątek, kolorowo zakończony, oddech w sobotę i w niedzielę ruszamy na nowo o godzinie 12, znów na starówkę. Tak.
Tak, wraz z wybiciem godziny 12 rozpoczynamy forum inicjatyw pozarządowych, czyli formę żywych targów, czyli właśnie ta prezentacja całego potencjału organizacji pozarządowych. Będą stoiska, będą konkursy, warsztaty, prezentacje prac, wioski tematyczne, wioski z duszą, które przyjadą tutaj do nas pokazać swoje produkty. Też panele dyskusyjne, rozmowy właśnie na temat naszych możliwości, naszego potencjału. Także szereg takich atrakcji, myślę, ciekawych, parę niespodzianek. To też chyba jest nowość, że te wioski tematyczne przyjeżdżają do nas, czyli z tym FIP-em ruszamy troszkę dalej za Elbląg. Co ciekawego mieszkaniec może spotkać przy tych stoiskach? No właśnie, zaprosiliśmy przedstawicieli mieszkańców wiosek tutaj skupionych wokół Elbląga. Niestety nie mogliśmy zaprosić mieszkańców wszystkich 10 wiosek, nie wszyscy mogli się u nas pojawić, natomiast będzie ich kilka. To jest nowy temat, to są miejsca z duszą, czyli takie wioski, w których można przeżyć nietypowe przygody. Tak, nietypowe przygody. Tak, dokładnie, zabrakło mi tego słowa. Chcemy je przedstawić po prostu mieszkańcom Elbląga, żeby wiedzieli, że coś takiego się wokół nas dzieje. Oni przywiozą ze sobą smakołyki, które na wioskach przygotowywane są przez mieszkańców, więc będzie można spróbować łakoci, ale też będzie można wziąć udział w ciekawych warsztatach, takie, które można przeżyć też na miejscu w wioskach. To jest święto organizacji pozarządowych. Kiedy święto obchodzą, powiedzmy, pielęgniarki, skupiają się pielęgniarki. Kiedy hydraulicy, przychodzą hydraulicy. Dlaczego akurat mieszkańcy mają włączyć się w święto organizacji? Ja myślę, że dlatego, że organizacje pozarządowe to przede wszystkim mieszkańcy naszego miasta. Tak? To nie jest jakaś specjalna grupa zawodowa, która tworzy organizację pozarządową. Tak? To są właśnie pielęgniarki, hydraulicy, nauczyciele, uczniowie, emeryci, informatycy, inżynierowie, wszyscy tak naprawdę, tak? Więc i każdy też znajdzie też coś tam dla siebie, tak? Mamy dużą prezentację grup historycznych zajmujących się historią na terenie Podzamcza. Będzie bardzo duża prezentacja właśnie grup historyczno-poszukiwawczych, grupy Denar. Mamy coś dla lubiących muzykę wyższą, tak? Czy też churalistykę, gdzie na terenie biblioteki będzie prezentacja chórów. Mamy warsztaty dla bębniarzy, warsztaty artystyczne, tak? Dla grup, które właśnie interesują się bębnami i tańcem na szczudłach. To też okay. Może się wydarzyć, też, wszystko tak, ten jest na szczudłach, wszystko jest możliwe, tak. I jeszcze gościa debata jakaś będzie tego dnia. Tak, no nie unikniemy też poważniejszych tematów, bo to jest też miejsce do tego, żebyśmy mogli wspólnie porozmawiać i odbędzie się debata pod namiotem, to nowum na forum inicjatyw pozarządowych, takiej debaty jeszcze nie było. Zastanawiać się będziemy, czy Elbląg wykorzystuje turystycznie swoje położenie, czy potrafimy zatrzymać u siebie turystów, co możemy im pokazać, czego nam jeszcze brakuje, nad tym wspólnie chcemy się zastanowić. Ja jeszcze wykorzystam sytuację, że jesteście tutaj jako przedstawiciele organizacji pozarządowych i w imieniu jakiejś tam grupy pewnie znacznej mieszkańców poproszę Was o solidną obietnicę, że w ciągu tych dwóch dni będziecie unikać słów związanych z pozarządówką, słów, których nie za bardzo rozumiemy, typu beneficjent, koszty kwalifikowane i tak dalej, i tak dalej. Będziemy mówić ludzkim językiem, rozumiem. Będziemy mówić w porze. No, ale musimy się też zastanowić, Paweł, czy rzeczywiście mieszkańcy są beneficjentami naszych działań i czy koszty, jakie poniesiemy, to koszty kwalifikowalne. Nie wiem, słuchaj, musiałbym sięgnąć do poradnika, żeby zobaczyć, tymczasem kończymy nasz program. Zachęcam do udziału w forum inicjatyw pozarządowych 25-27 czerwca. Zapraszam. Zapraszam.